Ale kochani, ja nie jestem ojcem rodziny Radia Maryja, najwyżej bratem. No. Oni naprawdę... No tak, ale ojciec prowincjał tak ładnie mówił przedtem ksiądz arcybiskup, no wszyscy, że ja już... No, dlatego do pomocy proszę tutaj tych, którzy będą kapłanami, mam nadzieję, niedługo, czy złożą śluby wieczyste. Podejdźcie, chodźcie, pokażcie się. Śmiało, śmiało. Ale wiem, że jeszcze są z innych zakonów też. Widziałem takiego kleryka od franciszkanów. Miał lekką brodę. Nie wiem, czy przyzwyczaja się już do tych muzułmanów, czy... Ale na szczęście nam to nie grozi. A słuchajcie, jeżeli by tak dalej poszło i nie stał się ten cud, to byśmy już mieli. Co? No, pamiętajmy. O, ale to jeszcze kleryk miał być też. I gdzieś, ale to nic, może za słab. Bo oni są słabi, ci klerycy. To... Ale jeszcze jeden był. Jeszcze jednego widziałem pięknie. Zobaczcie, nieładnie wyglądają. Pokażcie ich. Słuchajcie, zapytałem jednego, skąd jest. Włochy, czyli po prostu Italiańcy, Zimbabwe, Słowacja i Polska. No mówi mi jeden, że z Wrocławia, to znaczy Polska, no powiedziałem przecież. Wrocław jest Polski, tak czy nie? No. Chciał się izolować może. Nie, nie. Kochani, a dlaczego ich chcemy pokazać? Bo chcemy was prosić o modlitwę, o powołania. I zaczynamy taką akcję przez nasze sanktuarium. Już Amerykanie to zrobili i ruszyły tam powołania bardzo, bardzo potężnie. A zaczął, mówiłem kiedyś w radiu, lotnik, dyrektor szkoły lotników w Ameryce, Adoration for Vocation. I o tym powiedzieli mi Niemcy. Oni też zaczęli, a my możemy czy nie? A więc adoracja. Może znajdziesz 5 minut, może 10 minut, a może wytrzymasz 15 minut, a może pół godziny. Raz na tydzień chociażby. Prosimy, dajcie nam znać. Adoracja bez granic. W Polsce i w świecie. Słyszycie nas, Polacy, wszędzie. I zaczynamy się modlić, owszem, we swoich sprawach, za ojczyznę, ale i o powołania. Dobre, mądre, silne, charyzmatyczne. Nie taki styl życia sobie księdzem zostanie i będzie miał wygodnie akurat. Teraz ksiądz nie będzie miał wygodnie. Teraz ksiądz ma coraz gorzej. Tak po ludzku mówiąc, dlatego mamy coraz mocniejszy. Ale kochani, tu jeszcze, jeżeli pokazujemy tych młodych, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że tu mamy różnych przyjaciół ze świata także. Owszem, ze Słowacji, ale mam dwóch współbraci, tylko dwóch tu przyjechało, a jest ich więcej. Jeden ze Stanów Zjednoczonych, drugi z Boliwii. Ale to też przyjdźcie, pokażcie się ojcowie, dobrze, że jesteście, ale tu. A możecie przyjść do kleryków? Jeden, ten ojciec Józef, ten najdalej, co stoi, jest szefem jakiegoś, nie wiem, instytutu jakiegoś teologicznego na katolickim uniwersytecie w Kociej Bambie. Nie, w Kocia Bambie. W Kocia Bambie. Tak, celowo powiedziałem, żeby się chwyciło głowy. Tak, Kocia Bamba. Jak ojciec tam wytrzymuje? Bardzo dobrze. A drugi był w Boliwii, ale teraz jest w Stanach Zjednoczonych, ojciec Waldemar Wielątek, i oni mają srebrny jubileusz. Także wy się spieszcie do kapłaństwa, bo oni już 25 lat. Potrzeba następców. Ja nie mówię, ile ja mam, ale ja mam dopiero 18 życia.
Tak, tak, tak. Jest oprócz tego proboszczem Matki Bożej Częstochowskiej. Polacy wybudowali ten kościół na Cicero, a teraz pracuje w języku hiszpańskim, polskim i angielskim. Ale kochani, tu mamy więcej takich kapłanów. Z tego, co zauważyłem tylko, jest ksiądz Jacek Chrystusowiec z Calgary, z Kanady. Gdzieś jest. Jakby ksiądz podszedł, pokazał się, niech się ksiądz pokaże. Chrystusowiec, księże biskupie Stanisławie. Chrystusowiec, jak ksiądz biskup, właśnie Stanisław Stefanek. Bardzo życzliwi są ci chrystusowcy i służą Polonii na całym świecie. Ale jeszcze są dwaj kapłani wspaniali. Jeden Andrzej Glaba w Toronto. Jest, był kiedyś w Afryce, a teraz w Toronto i służy w języku włoskim i angielskim. I znowuż Polacy. I parafia wszystkich świętych. Księże Andrzeju, niech się ksiądz pokaże. Może ksiądz tu podejść bliżej? I następny ksiądz z Białegostoku pochodzi. Kiedyś był w Brazylii. Słuchajcie, gdyby opowiedział, jak go cudem Pan Jezus uratował, on miał umrzeć. Uratował go cudem tam w Brazylii i przeszedł do Kanady. Jest tuż przy Toronto, Brampton, dobrze mówię, proszę księdza, w parafii portugalskiej. Po portugalsku mówię, a jeszcze po polsku nawet umie. I po angielsku też. Zobaczcie, zdolni są ci ludzie? Różnymi językami mówią. Jest za co dziękować i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne wszędzie. Tak czy nie? Adoracja bez granic, to. A siostry zakonne tu są, gdzieś widziałem. Tam są. Jest taka jedna, księże arcybiskupie Janie, jest siostra Felicja, która, tak, jest tutaj. A siostry z Białorusi? A z Polski, z zakrystii tutaj na Jasnej Górze, najporządniejsze. Siostry. Uczennice Boskiego Mistrza. Pozdrawiamy wszystkie siostry. Są tu siostry Loretanki z Generalną. Słuchajcie, z Radiem Maryja, jak coś trzyma, to idzie w górę. Naprawdę. No i my dostajemy też górę. No, siostra z Chicago, która była kiedyś ekonomką generalną, była w Chicago, a teraz jest matką generalną. Siostra Aniceta. Nie mylić Anicenta, tylko Aniceta. Siostra Aniceta, a teraz matka Aniceta, a matka Stefania jest teraz chwilowo w Chicago i wspiera nas. Kochani, tego by nie było wszystkiego w Polsce i nie byłoby takiej wolności, gdyby nie mądre wybory Polaków i trzeba Polaków dalej kształcić, uczyć, dobre pismo wziąć do ręki, dobry wykład, nie dać sobie zmanipulować się tymi mediami mętnego nurtu, bo później jest zaczadzenie w głowach, jak mówi ksiądz arcybiskup Leszek Sławoj Guć. Zaczadzeni, żebyśmy nie byli zaczadzeni tymi mediami. Tego by nie było, kochani. I pozwólcie, że jeszcze raz podziękujemy wszystkim tu obecnym parlamentarzystom i nie łamcie się, jak będą was wyzywać. Pani profesor, pani poseł Pawłowicz, ja sklerozę mam, Krystyna, tak. Pani Pawłowicz, Krystynie, nawet grób rodziców zbezcześcili. To już jest brzydko. To już jest brzydko. To już jest, słuchajcie, brzydko się bawią. Brzydko. Kochani, jutro, bo też bardzo to było, to już nie brzydko, to było straszne. Smoleńsk, 10 kwiecień 2010 rok. Jutro pamiętajmy, następna miesięcznica w Warszawie. Najpierw seminaryjny kościół o godzinie 7 rano i o godzinie 19 archikatedra. Pamiętamy? I modlimy się za tych, którzy oddali życie. I modlimy się za tych, którzy przez swoje może zaniedbania, a może świadome działania
do tego doprowadzili, o przemianę serc. Módlmy się za tych, którzy nas nawet nienawidzą. Wszyscy. I jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, a powiem siostry i bracia, bo my jesteśmy z Chrystusem tutaj. A minister to sługa i dziękujemy za to, że służycie Polsce, nam wszystkim. Bóg zapłać. Panu Joachimowi Brudzińskiemu, wicemarszałkowi Sejmu RP. Panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi. Dziękujemy za tą dobrą policję i porządki. Panu ministrowi Markowi Grubarczykowi, ministrowi gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Panu Antoniemu Macierewiczowi, poniewieranemu, jak nie wiem co, w Polsce. Dziękujemy serdecznie. Panu profesorowi Janowi Szyszce, którego też poniewierają, jak nie wiem. Może dlatego, że się zna na rzeczy i nie oddaje wszystkiego. Pan minister przyjechał nie tylko z małżonką, ale z leśnikami myśliwymi i zarządem gospodarki wodnej w mundurach przyjechali. Chwała Panu. Panu ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi dziękujemy. I pozdrawiam przy okazji Białystok też. Dobrze, że... Oczywiście bardzo też poniewieranemu przez media, ale widać, że niezłomnemu, panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro. Jeszcze raz dziękuję. I alleluja i do przodu. No i nie wiem, czy nie zacznie się jakiś sport tu za chwilę, bo jest minister sportu Witold Bańka. Dziękujemy za to, że pan na młodzież zwraca też uwagę. Niezmordowana pani minister Beata Kempa. Daje sobie radę. Dziękujemy za to. Pan wiceminister Maciej Małecki. Pan wiceminister, a równocześnie generalny geolog. Profesor Mariusz Orion Jędrysek. Też wspaniały pan wiceminister Bartosz Kownacki. Wiceminister Stanisław Szwed. I zobaczcie, Szwed na Jasnej Górze i to pokojowo. Dobrze, chwała Panu. Szwed, no tak się nazywa. A dziękujemy, że macie wszyscy humor, ministrowie też. To jest widać, że rodzina, prawda? A nie takie napuszone, nie wiadomo co, nie podejdziesz. Tak, zmieniło się w Polsce na dobre. Pan wiceminister Michał Wójcik, bardzo dziękujemy. I wszystkim po kolei, wszystkim. No i pan minister, profesor Janusz Kawecki z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I tymczasem nie jesteśmy przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji dyskryminowani. Pierwszy raz. Czyli się zmieni. No oczywiście nie powiedziałem dobrze, że ojciec Piotr podpowiedział, a ja tu mam napisane. Proszę. Oczywiście pan minister Adam Kwiatkowski od pana prezydenta. Bardzo dziękuję. No i wszyscy, europosłowie, nasi posłowie, senatorowie, wszystkim dziękujemy, ale tak prywatnie mogę powiedzieć? Słuchajcie, to co? Będziemy świętować ten Dzień Święty, czy musimy iść do roboty, do tych sklepów? Pójdą do tych sklepów? No od was zależy. No jeszcze oczywiście nie bądźcie tacy nowocześni. Nie ma co, ani jak jechać, to dobrze. No nie na jakimś tam, tak, nie będę mówił, skojarzenia. Tak, nie bądźmy tacy nowocześni, bądźmy normalni. Liczymy na to, tak czy nie, żeby ludzie w sklepach nie musieli pracować w niedzielę. Tak czy nie? No tak czy nie? Chcecie tego czy nie? To znaczy chcecie, żeby pracowali? Nie. To dobrze. Usłyszeliście Państwo, to powiedzcie tam.
Jak będą was tak nowocześni, mówią, że nowocześni, a to przecież grzech jest starodawny. Grzech jest starodawny, wcale nie nowoczesny. No to powiedzcie, co tu ludzie powiedzieli. I Polacy powiedzą jeszcze głośniej, tak czy nie? Bóg zapłać, oddajmy się Matce Bożej. Ach, kochani, tu mamy kleryków wspaniałych i tak dalej, ale ojcu prowincjałowi nie podziękowałem. Ojcze prowincjale, ojciec tyle mówił, to my ojcu też się odwdzięczymy. Tak. Co do emerytury, to wcale się nie będę opierał, jak będą płacić, bo mamy na dobre cele. Jakiemuś studentowi stypendium damy. Także i to ta wcześniejsza lepiej. Ale nie z pracą. Kapłan nigdy nie ma emerytury, ojcze prowincjale. Tak czy nie? I tak u nas w zgromadzeniu. On nas tak nami, żebyście wiedzieli, tak nas pcha do pracy, że szkoda gadać. No. Ale zaraz. Ale dziękujemy ojcu prowincjałowi za wszystkich redemptorystów, których nam posyła. I mogę powiedzieć już teraz? Właśnie. A więc do sanktuarium już przyszedł ojciec Stanisław Janiga z południa Polski. Bardzo porządny człowiek, spod Tuchowa. Bardzo dziękujemy. Jest taki, prawda, taki kapłan męski, nie taki, taki fest. No i dziękujemy za ojca do Radia Maryja, doktora z językami angielskim, włoskim, nie wiem jeszcze jakim, polskim też. Ojciec dotychczasowy prefekt w seminarium, prowadzący seminarium, nasze wyższe ojciec Witold Hetnar. Dziękujemy i przy okazji pozdrawiamy rodziców. Ojciec jest, nie jest przerażony, to dobrze. Widzicie? I on powiedział, wola Boża. Jak usłyszał, wola Boża. Pięknie? Gratulacje, dajmy im takim właśnie, że idą od razu. Przełożony powie, a on, wola Boża. Bóg zapłać, ojcze prowincjale, wszystkim i oddajemy się Matce Bożej. A jeszcze jest ojciec ze Słowacji, tak? No to czemu się nie pokażesz, człowiek? No, Słowak. I on rozumie po polsku, dzięki Bogu. Ale tych z Kanady, tym z Kanady proszę o oklaski szczególne, dobrze? Kochani, oni są tak życzliwi dla Polonii. Oczywiście są pielgrzymi z różnych stron, i z Niemiec, i ze Stanów Zjednoczonych, z Florydy, między innymi widziałem, z Białorusi, z różnych stron. A słyszą nas na całym świecie. Za chwileczkę podziękujemy księżom biskupom, ale oddajmy się Matce Bożej. Maryjo, niepokalana zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji. Proszę Cię dzisiaj na nowo. Posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. Amen. Oczywiście odpust zupełny możemy zyskać my tu obecni i przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych, tylko pomodlić się jeszcze za Ojca Świętego. Łaska uświęcająca, Komunia Święta, a to już prywatnie. Jak potraficie, tak się pomodlimy. A teraz dziękujemy księżom biskupom. I zaśpiewajmy księżom biskupom. Zaśpiewajmy. Życzymy, życzymy. Życzymy, życzymy. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez serce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez serce Maryi. Przez serce Maryi i za jej przyczyną niech śpiewy Boże go. Życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez serce Maryi.
też kapłaństwa, kursista ich, który nie dojechał z sanktuarium, ojciec Władysław Bodziony. Za niego też dziękujemy, ojcze prowincjał.